Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z dymki. Proszę Państwa, dwie odmiany. Stoimy akurat przy granicy jednej i drugiej odmiany. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Proszę Państwa, obsada prawidłowa, tak jak już mówiłem ostatnio, na ostatnim filmie. Rośliny w bardzo dobrej kondycji. Jesteśmy dość wcześnie na plantacji. Mamy zwilżenie roślin. Co prawda jest jeszcze chwilę czasu do godziny 8, ale przypominam, że jeżeli takie zwilżenie roślin występuje, jest tak silny łan, to mączniak rzekomy, że tak powiem, czai się za rogiem i mogą być infekcje, jeżeli będą zarodniki w powietrzu, to mogą być infekcje tą chorobą, więc trzeba bardzo mocno pilnować tutaj ochrony przed mączniakiem rzekomym cebulowych. Proszę Państwa, co można zrobić? Jest parę produktów, które mogą chronić. Jest Infinito, produkt systemiczny. Tutaj chyba na tej plantacji był stosowany. Jest Fandango, które będzie chroniło i przed mączniakiem, i przed tym filium. Jest Signum. Signum co prawda tutaj było raz albo dwa razy dawane. Jest produkt Skorpion, tak? Nie ma najmniejszego problemu. Można sobie tutaj parę produktów wybrać i trzeba zabezpieczać tak naprawdę, jeżeli to zwilżenie jest cały czas w godzinach porannych do godziny 8, to plantacja musi być zabezpieczana przed tą chorobą. Opryskujemy, można dodawać tutaj jeszcze, myślę, że jakiś nawóz zrównoważony. Główka co prawda się tworzy, już dosyć mocno rośnie, zwłaszcza na poprzeczniaku, widać tam, gdzie jest więcej światła. Natomiast jeszcze nie jest aż tak bardzo duża, żeby tutaj jechać już nawozami z dużą zawartością potasu. Sprawdzałem, czy jest w ciernastek. Praktycznie go nie widać, aczkolwiek gdybyśmy poszli od miedzy przy zbożu, to może i byśmy go tam zauważyli. Dlatego też przypominam, jeżeli jest już 3 tygodnie po zabiegu Movento, a chyba tutaj na tej plantacji jest, to możemy zrobić jeszcze raz Movento. Ewentualnie, proszę Państwa, ze względu na to, że rośliny praktycznie już szczypior nie przyrasta praktycznie, w niewielkiej ilości będzie przyrastał, możemy zrobić zabieg produktem Benevia. Przypominam tylko, że zabieg produktem Benevia robimy w większej ilości wody. Tutaj przy tym takim szczypiorze 400-500 litrów z dodatkiem adiuwantu olejowego, żeby dobrze pokryć roślinę i żeby ten produkt miał szansę zadziałać. Inaczej jest w przypadku Movento. Mniejsza ilość wody. Myślę, że tutaj na takim bogatym szczypiorze 300-350 litrów wody, nie więcej, z adiuwantem, który rozpuszcza woski roślinne typu Trend czy Inex A. I proszę Państwa, będziemy mieli dalej tego wciornastka pod kontrolą. W przypadku tej miejscowości, gdzie jesteśmy na Kujawach, naloty wciornastków mogą być tak duże, że niestety trzeba dopryskiwać też szczypior produktami kontaktowymi pomiędzy zabiegami Movento czy Benevio. Do tego możemy wybrać jakiś acetamipryt, jakiś spinosad, ewentualnie pyretroidy, i przy każdym zabiegu grzybowym należałoby dodawać też produkty kontaktowe, które będą nam niszczyły wciornastka kontaktowo. Możemy też, proszę Państwa, pomyśleć o troszeczkę bardziej biologicznej ochronie. Produkt MindMine, który będzie zabezpieczał. Natomiast zasada jest jedna, że trzeba by go stosować wcześniej, przed pojawieniem się wciornastka, żeby rośliny, że tak powiem, uodporniły się, czy zrobił on taką aurę wokół roślin, żeby nie była plantacja zasiedlana przez wciornastka, żeby to zasiedlanie utrudnić.
Można ewentualnie dorzucić produkt barier, będzie lepsza ochrona. W tamtym roku w tym gospodarstwie właśnie był próbowany Mindmine. Bardzo dobre efekty były porównywalne, powiedzmy sobie, z rozwiązaniami chemicznymi. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.